Cześć wszystkim! Znowu Pol 7, nasz ciąg tyranii. O, patrzcie. Miałem mówić, że dzisiaj będziemy mordować więcej... że dzisiaj będziemy mordować więcej... zwierzców. No, tutaj przyszli. Jak na żądanie. Tak. Dobra, może odsuńmy się trochę. Zróbmy przejście, ale w sumie nie było to potrzebne. Okej, tam się jeszcze biją. Nie wiem, czy będziemy mogli tam zejść w trakcie walki. Chyba nie. Możemy pomóc temu biedakowi na odległość? Postarajmy się. Może nie. Okej, możemy próbować tędy przejść. Tylko... zróbmy to wszyscy. A, fajnie. Dobra. No, ustawcie się. Okej, fajnie. Ktoś tu podszedł. Więc możemy go wykitować na odległość. Okej. Co się upowaliło? Nie wiem, czy to on mnie upowalił. Dobra, nieważne. Weźmy się do roboty szybko. Okej. Jeszcze jeden gość został. Dajmy tarczę zwrotce. Już trochę się poraniła. Okej. Kwalifikacja świetnie. Okej. Możesz barik się tu przejść? Tak, fajnie. Okej, dobra, jeszcze się biją. Więc podejdźmy tam. Tylko myślałem, że się biją. Okazuje się, że nie bardzo. Dobra. A nie, biją się. Tylko tutaj. Dobra. Łapka rozbrojona. Ciekawe, że jeszcze Janusz nie awansował. Okej, dobra, pomóżmy tutaj, że uda nam się ich jeszcze ocalić. Okej, elantry. Odnowienie. Okej. Okay. Nie go wrócimy. Co ty elantry robisz, co? Już tutaj celność. Tamten gość całkiem nieźle się trzyma. Chociaż chyba nie za długo. Nie możemy mu również pomóc na odległość. Więc może zamiast tego spróbujmy zabić tego zwierzca. Okej. Okay. Świetnie. No i dobra. Co tutaj mamy? Rozrolit. Mamy jakieś krapy. Janusz dalej nie awansował. Dziwne. Okej. Okay. Ściany nie potrzebujemy. Mamy jakoś ślepy zaułek. Żelazny wielki topór. Okej. Okay. Zobaczmy. Kopyto tytana. Zwiększyłoby obrażenia. I zasięg i przebicie pancerza. Ale to jest broń dwuręczna. A, dobra. Nie ma co patrzeć. Coś jeszcze tu było? Nie, dobra. Dobra, to jest jeszcze paru zwierzców. Zaraz się za nich zabierzemy. O, świetnie, awans. Furia długoszpona, dwuręczna broń. Eksplozja, przytrafię krytyczne obrażenia, ogień przeciwko unik. Bardzo ładna.
Niestety nikt u nas nie walczy bronią dwuręczną. Ech, szkoda. Dobra. Januszu, awansuj. Co mu chcemy zwiększyć? Kontrolę ognia. Kontrolę uwiądu. Cmentarny blask. Precyzję ruchów i umysłu wykorzystywane jest także otoczenie celności ataków i zaklęć. Okej, no to również się przyda. Dobra, to zwiększymy mu trochę. Plus 3 celności, spoko. I przywództwo. Co teraz mam wziąć? Do broni nie. Użyj siły woli, by natknąć przymierzeńców, zwiększyć na krótki czas obrażenia powodowane przez ciebie i drużynę. Okej. Okay. Tutaj. Usuwa losowy niekorzystny efekt. Promień 5 metrów. Mi tu jest przymierzeńcy przez 12 sekund. Okej, okay, to brzmi fajnie. Dobra, no to weźmiemy to. Później to pewnie też weźmiemy. Okej. Okay. Gdzie to bym się zapisało? Tutaj? Tutaj. No tak, mam już całkiem sporo. Okej, okay, odepchnięcie bólu. Muszę pamiętać o tym, że, żeby tego korzystać, bo czasami widać jakieś niekorzystne efekty odepchnięcia. Znaczy odepchnięcia, powalenia, powiedzmy, albo podpalenia. Czasami je zauważam, czasami nie zwracam na nie uwagi, więc będę mógł teraz coś z nimi robić. To brzmi fajnie. Okej. Okay. Dobra. Do roboty. Ha! Powalili. Świetnie. Też ich powaliłem. Nie, tamtego po prostu tak szybko zabiliśmy. Ciekawe. Był jakiś krytyk? Bij się, Barik. Nie marnujesz czas. Okej. Okay. Już jesteśmy. Już jesteśmy przed samym wejściem wieży. Mistrzowska jednoręczna. Bardzo fajne. Zębate ostrze. Przy trafieniu krytycznym drogą cel wróg przeciwko parowanie krwotok. Okej. Okay. Celność plus 24. Chyba coś tu zastąpimy. Dla zwrotki. Nieustraszonego pewnie nie. Ale pragnienie zębatego remedium. Chyba tak. Mniejszą przebicie pancerza. Ale obrażenia również ma mniejsze. Ale celność ma świetną. To co jest bardzo fajne, ponieważ zwiększy szansę trafienia krytycznego. Okej. Okay. Dobra. Nie będziemy mieli tej żądzy krwi, ale mówi się trudno. Okej. Okay. 169. Okej. Okay. Fajnie wygląda. No i dobra. Niestety to musimy sobie odstawić. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj fajnego znajdziemy. To jest wieża dostrzegana na północnym horyzoncie Kamiennego Morza przez nielicznych podróżników. Choć widział ją niemal każdy, niewiele udało się dotrzeć aż tutaj. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś będzie ciekawego. I wchodzimy do wieży. No. Tak coś myślałem. Większa mikstura leczenia. Fajnie. No i dobra. To już chyba wszystko. A nie. Tutaj coś jeszcze jest. Tak.
Szybciej. Panowie i panie. Możemy tędy zejść? Tak, możemy. Do tych zakątków kamiennego morza często zapuszczają się łowcy skarbów w nadziei na znalezienie. Dobra, to już chyba czytaliśmy. O! Żelazny Kirys. No ładny. Gdybyśmy tylko mieli kogoś, kto korzysta ze zbroi. Azurolit. Wiecie co, chyba przy następnej wizycie w wieżach poupgrade'ujemy również pancerze Barika na wyższe poziomy. Na razie są solidnej jakości. Więc nie zaszkodziłoby im, gdybyśmy je upgrade'nęli do lepszej jakości. Spiżowa Wielka Włócznia. Czy to jest jakiś upgrade? Mały, więc nie zamieniajmy na razie. Żelazne trzewiki oraz kolejna... O, płócienna tunika. Okej. Możemy dać to... Lantriemu. I żelazne trzewiki. Okej. Co to dawało? Wszystkie umiejętności magiczne plus 3, więc raczej to zostawimy. Dobra. No to do wieży. Wygląda na trochę zrujnowaną. Cóż, generalnie wszystkie mury i wieże są zrujnowane. Ale... Those Earthshakers have picked a tussle with beastmen. Doubt this will end in laughs. Dla nich. Okej, zobaczmy. Dużo ich tu mamy? Nie, tylko piątka. Więc nie powinno być problemów. Prawo, stawmy się jakoś ładnie. Ha! Nad nie chcą gadać. Spoko. Okej. Dobra. Podejść tutaj Janusz. Rzucę od razu na nich powalenie. Świetnie. Dobra. Będę mógł podejść tutaj. Zrobić ładny wybuch. Okej. Rzuć na Barika. Celność. Okej. No i rzucamy AOE. Myślę, że powinno być fajnie. Okej. Raz ogień. Myślę, że pójdzie całkiem spoko. Okej, siła na zwrotkę. Okej, kierunkowaną siłę. Okej, dobra. Użyjmy tej zdolności do usunięcia przypadłości. Okej. Ty możesz ich tutaj uszołomić. Okej. Barik, co ty robisz? Bijesz się dalej? Dobij się. Okej. Tutaj walnij kulę ognia ładną. Barik, co ty robisz? Tutaj jesteś. Okej, dobra, oni się tu przemieszczają trochę. Jest troszkę to utrudnia celowanie, ale spoko. Poradzimy sobie z nimi zaraz. Okej. Ładnie. Rzućmy jeszcze złośliwą masę gdzieś w takim kierunku. Świetnie. Dobra. Rzuć siłę. Ty masz jeszcze dalej siłę? Tak. To teraz rzuć na Barika. Okej. Możemy ich jeszcze wyssać.
Okej. Jeszcze zostało już tylko czerwona kieł. Więc petryfikacja ładnie. Ładnie, nad... Za bardzo nam nie zadali obrażeń. Okej, mam jeszcze jakieś czary? Nie. Wszystko zużyłem. Dobra, naładowany cios, bo czemu by nie? No i świetnie! Przez długi czas nie spotkaliśmy żadnej fajnej walki w grze. Wszystko co spotykamy ginie, nie zadając większych obrażeń, więc... Trochę szkoda. Tarcza z lazurów. Jakiś artefakt. Pasywne parowanie plus 2 przy odniesieniu obrażeń. No okej. Łaska czempiona. Po aktywowaniu tarcza lazuru zwiększa chyżość, szybkość ruchu i celność użytkownika. Czas trwania efektu ulega wydłużeniu dzięki rozgłosowi tarczy lazuru. Okej. Czy to będzie dla ciebie lepsze? Nie. A dla ciebie? Troszkę lepsze. Trzymałeś plus 9. Okej. Zwiększałoby odzyskiwanie gotowości, ale... Zwiększa chyżość, szybkość ruchu i celność użytkownika. Chyba dam to Lantriemu w takim razie. Okej, weź to. Korzystasz z tego spieżowego sztyletu. Okej, to na razie wyrzucimy. Chociaż mogę wrzucić na drugie miejsce. Tutaj. Okej. Zbierzmy jeszcze tutaj co mamy. To jest tylko wielki topór skrzepy. Tak, mamy tutaj jeden. O, coś ukrytego, fajnie. Swój sigil magii dumy. Co? Co to robi? Ten zwój zawiera magiczny akcent, który powoduje, że zaklęcie namacalnej siły lub chronionej formy działa tylko na... Tylko na rzucającego. Okej. No ale nie wiem, co to są te zaklęcia namacalnej siły, więc... Okej. Przez pocieranie pergamin węglem drzewem zyskasz nieostrą, ale proporcjonalną odbitkę pradawnej płaskorzeźby. Świeży odcisk wypełnia puste miejsce na zwoju, wyraźnie ukazując kształt wyrytej runy. Tak, Lantry, już znamy ten rytuał, więc dzięki. Świetnie, mamy cały odrys. Więc najpierw kółko, a potem takie dwa skrzydełka po dwóch stronach. Jeszcze raz, kółko. I odchodzące od tego kółka skrzydełka, więc chyba tak to będzie. Jeszcze raz, niech się przyjrzą. Dokładnie. Dobra, no to Janusz, czyń honory domu. Albo raczej wieży. Mogłoby to troszkę jakoś szybciej trwać. Czy jakoś lepiej to zrobić. Na przykład, żeby nie trzeba było klikać ponownie tego samego symbolu. Kiedy już się połączyło, dwa, to żeby on pozostawał aktywny i żeby nie trzeba było go klikać jeszcze raz. Świetnie, no to jest nasza ostatnia wieża. Ciekawe, czy coś magicznego się wydarzy teraz w związku z tym. Podziwianie widoków. Osiągnięcie odblokowane. Jej! Znajomo wyglądające światło wieży wstrzeliwuje ku niebu, łukiem kierując się w stronę horyzontu i studni Vendriena. Przestajesz czuć grunt pod stopami, kiedy ponownie ogarnia cię ciepła energia. Wieża utrzenki w lśniących otchłaniach
Wydaje się być gwałtowna i niespokojna, jakby gotowa wyrwać się z ziemi, gdyby tylko miała dość siły. Jej kamienne bloki, chociaż czyste, wydają się uciekać krwią. Efekty rytuału i zawieruchy z kamiennego morza wyczerpały z biegiem lat tę odosobnioną wieżę. Czujesz energię zbierającą spod ziemi, która z pełnym zuchwałością entuzjazmem tworzy wieś ze studnią Vendrienna. Nie powiem, żeby to miejsce wyglądało stabilnie, aż dziwne, że wieża jeszcze nie runęła w przepaść. Czym się wydaje, czy magiczne pole tej wieży się porusza, wiruje? Wydaje się, że wieża ożywa pod twoją obecność, tak samo jak wieża górska. Tylko tutaj zamiast ciągłego szumu słychać jakby przerywane zgrzytanie i krzyki. Jakby urywany chór? Może wodospad? Jedno co wiem na pewno, to że któregoś dnia napiszę traktat o wieżach, którego pozazdroszczą mi nieliczni mędrcy pozostający jeszcze przy życiu. Nawet stąd czuję zapachy zwierzców. Ich smród jest równie silny jak magia edyktu. Dobra, i zostało nam już tylko plac ćwiczeń. Budowanie placu ćwiczeń pozwala na zatrudnienie najlepszych w całych terasach trenerów umiejętności. Przyznaje premię do celności, atletyki oraz przebiegłości po odpoczynku w dowolnej wieży. Świetnie. Tak. Patrzcie na moje dzieła i przed moją chwałą. Się nazywa? Patrzcie przed moje dzieła i przed moją chwałą gincie z rozpaczy za rozbudowanie wszystkich wiesz. Stanowiciel nas odwiedził, nie spać. Dobra. Coś tu dostaliśmy? Dostaliśmy to. Magię dumy. Ech. Coś tutaj się zmieniło? Tarcza lazuru. Okej. Okay. Coś jeszcze się zmieniło? Laska godzin. Tak, trochę to będzie zajmować. Grobołuk. Meh. Dobra. Ukończone zadanie. Centrum władzy. Okej. Okay. Ciekawe, co w związku z tym wyniknie. I co tu możemy zrobić? Mistrz umiejętności. Łowca regularnie dostarcza skór na pancerze. Mistrzyni umiejętności. Okej. Okay. Zobaczmy, co tu mamy w tych... jakieś ciekawe rzeczy. Żelazny oszczep. Broń miotająca. Mech. Tu mamy żelazną wielką buławę. Mech. Zbieramy jeszcze resztę rzeczy. O serio, gościu, stałeś tutaj? Strzelanie z takiej odległości to raczej nie jest żaden trening. Okej. Okay. Sigil przebijającej siły. Weźmiemy to. Okej, okay, tarcza. Nic by nam nie dała. Okej, okay. Kolejna żelazna tarcza oraz skóry. To w sumie tyle, co? Dobra, zobaczmy ten sigil. Ten sobie zawiera magiczny akcent, który poprawia przebicie pancerza przez zaklęcie. Sigil przebijającej siły 2. Okej, okay. Nawet nie znaleźliśmy pierwszego. Przebicie pancerza 8. Okej, okay, spoko. Wymagałoby to dodatkowej wiedzy, więc nie za bardzo będziemy mogli z tego skorzystać. Dobra, ciebie, tak jak mówiłem, skasuję krwotok i dam odbijające pioruny 2 i skasuję cykliczność. Coś jeszcze? Chwyt. 135. Dobra. To będzie nasze drugie fajne OE. Okej, dobra. I może coś usuńmy. Z tej złośliwej masy ostatnio mało korzystam, ale może się przydawać. Ciało w kamień może usunę, ponieważ mam zdolność, która również petryfikuje, więc mniej tego już potrzebuję. A co możemy wrzucić na jego miejsce? Uwiąd? Hmm.
To jest bardzo słabe. Pancerz minus 1,4. Ten uwięt naprawdę chyba nie ma. Chmura uwiądu. Linia wróg przeciwko wytrzymałość. Osłabienie, uciszenie. Już to byłoby bardziej przydatne. Ale moc zmniejszenia o 5, uciszenie. To może się przydawać na magów. Możemy wrzucić coś jeszcze? Unieruchomienie. Napływu mocy, krwotok. Żeby przywalić krwotok. Możemy zwiększyć czas działania. Przeskoki 2 me. Żeby zwiększyć celność. Zasięg. Nie. Czas trwania na pewno by się przydał. Ale celność by się przydała, ale to już jest za dużo. Dobra, to wystarczy nam w takim razie czas trwania. Ok, przypisz. Zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo cienka ta linia. Więc najprawdopodobniej nie będzie łapać zbyt dużo celów. Ale dobra, zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. I dobra. Chcemy gadać z tym trenerem? Zobaczmy szybko, co ma do powiedzenia. Dziękuję, że chciałeś mi poświęcić uwagę. Mam na imię Riz, przyszedłem tutaj, wolałbym znaleźć się... co mogę tutaj zrobić? Chcę się szkolić. Okej. Może mnie szkolić w wiedzy. Przebiegłości. Okej, to może przeszkólmy się trochę w przebiegłości. Uniku i parowaniu. No i dobra. Może troszkę marnuję w takim razie. Ponieważ mam ograniczoną liczbę treningów na poziom. Co może troszkę marnowałem ten, że nie robiłem wcześniej żadnych treningów. Ale mam nadzieję, że nie będzie to miało jakoś dużego znaczenia. Dobra. Zrobiliśmy już, co mieliśmy zrobić. Porozmawiamy z Bazilonem. No i dobra, zrobiliśmy robotę. Co teraz? Stanowicielu, dzięki Tobie łatwiej pozyskamy potrzebne nam kryształy. Wyświadczyłeś gildii wielką przysługę. Jeśli wracasz do wyjącej skały, czy mógłbyś zabrać ze sobą skrzynię czystego lazurolitu? Tak, to znakomity uzysk. Świetnie nam posłuży do rytuału. Dziękuję za łaskową cenę, stanowicielu, ale ze względu na charakter naszej pracy nie jestem pewien, czy nasz uzysk zasługuje na lepsze określenie niż ledwie wystarczający. Tak właściwie nie zaszkodziłby uzupełnić zbiór kilkoma dodatkowymi sztukami. Może okazami z wyraźniejszym prążkowaniem? Okej, spoko. Tutaj coś pominąłem. Dobra, nieważne. Dobra, w następnym odcinku wysadzamy w powietrze lazuryt. Jej! Na pewno będę tego żałował. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.